Poznań w latach stalinowskich żył w strachu. Gdy w czerwcu 1952 roku na to skrzyżowanie spadł bombowiec i zginęło 9 osób, już po kilku dniach nikt o tym nie wspominał ani słowa. Samolot, który rozbił się w Poznaniu, to była sowiecka maszyna Petliakow PE-2FT. Można ją nazywać latającym czołgiem T-34, ale to dlatego, że miała ona podobne znaczenie na polu walki. To właśnie dzięki tej maszynie sowieckie lotnictwo pokonało Luftwaffe. PE-2 był dziełem radzieckiego konstruktora Władimira Petlakowa. Nie był on jednak hołubiony przez swój kraj. Zaprojektował maszynę jako więzień NKWD. Rozkazano mu w ciągu półtora miesiąca przeprojektować myśliwiec wysokiego pułapu na bombowiec nurkujący. Zrobił to. Maszyna okazała się całkiem udana, miała jednak swoje wady. Miał on opinię właśnie samolotu, którym w razie problemów ciężko wylądować, że po prostu jeśli ktoś wylądował tym awaryjnie, to było to jako w kategoriach cudu traktowane. Mimo tego szybki i dość zwrotny samolot w latach wojny z powodzeniem operował nawet w dzień przy panowaniu przeciwnika w powietrzu. To właśnie te samoloty niszczyły faszystowskie konwoje powietrzne, które dostarczały zaopatrzenie wojskom feldmarszałka Paulusa otoczonego pod Stalingradem. Tych triumfów nie dane było zobaczyć konstruktorowi PE-2. Władimir Petlakow zginął w katastrofie samolotu swojej konstrukcji w styczniu 1942 roku, na rok przed bitwą pod Stalingradem. To był samolot eksploatowany intensywnie w czasie wojny, jeszcze trochę po wojnie w Związku Radzieckim. Po wojnie, więc samoloty były wykorzystywane przede wszystkim w krajach tak zwanego bloku demokratycznego. Tak zwanego, bo ustrój w Polsce miał niewiele wspólnego z demokracją. Wpływy ZSRR były na tyle silne, że można ówczesną Polskę określać jako państwo marionetkowe. W naszym kraju stacjonowała Armia Czerwona. PRL przyjął ustrój z Moskwy, a władzę ludową utrwalało Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. W latach 50. tu przy ulicy 27 grudnia była jedna z siedzib Urzędu Bezpieczeństwa. W piwnicach budynku, który tu stał w owym czasie, przesłuchiwano i katowano wrogów ludu. To między innymi stąd na całe miasto rozchodziła się atmosfera strachu. Co prawda w ówczesnych gazetach było pięknie i ładnie. Sportowcy wzywali do zbierania stonki, a rolnicy indywidualni podziwiali spółdzielnie. Jednak to nie był rzeczywisty obraz świata. Trochę więcej prawdy jest w meldunkach, które przekazywały sobie poszczególne instancje partyjne. W tych dokumentach zawarte były informacje o zdarzeniach, które miały miejsce na terenie Poznania. W gazetach nie było ani słowa o tłumach, które brały udział w procesjach Bożego Ciała. Partia takie informacje miała. Dekoracja okien i frontu domów na trasie obchodów była wykonana w 90% ogólnej ilości domów. Nikt nie wspominał oficjalnie o czymś takim jak włamania, nawet do kościołów. Na miejscu stwierdzono, że sprawcy przepiłowali kłódkę od drzwi kościelnych od strony wewnętrznej kościoła, co stanowi, że sprawcy kradzieży zachowali się w kościele wieczorem, a przy wychodzeniu z kościoła przepiłowali ową kłódkę, aby się wydostać. Poznaniacy, którzy nie zajmowali się polityką i nie mieli kontaktu z przestępczością, zauważali jednak przede wszystkim co innego. Stalinowskie władze powoli odbudowywały Poznań ze zniszczeń wojennych. Armaty Armii Czerwonej prawie że zmiotły z powierzchni ziemi poznański ratusz i trzeba go było stawiać nieomal od nowa. Na początku lat 50. zaplanowano budowę potężnej dzielnicy mieszkaniowej na wschodnim brzegu Warty, dzisiejszych Rataj. Najpierw trzeba było przeprowadzić na drugą stronę rzeki tramwaj. Początkowo miał on przejeżdżać po moście Krzywoustego. Jednak ostatecznie most nazwano imieniem Juliana Marchlewskiego. Tramwaje jeździły po nim regularnie już w połowie tej dekady. W latach 50. gazety opisywały sukcesy socjalistycznego przemysłu. Tymczasem polscy lotnicy latali na wysłużonych maszynach pamiętających czasy bitwy stalingradzkiej. Samolot PE-2FT o numerze bocznym 14353 nad ranem 10 czerwca wracał na swoje macierzyste lotnisko na Ławicy. Dowódcą załogi był pilot chorąży Zdzisław Lara, strzelcem radiotelegrafistą był Józef Bednarek, a nawigatorem Stanisław Kuć.
O tej porze robotnicy właśnie zaczynali pracę przy układaniu torów na skrzyżowaniu Strzeleckiej i Królowej Jadwigi. Tak się zbiegło, że wtedy równocześnie z budową mostu była budowana linia tramwajowa i postawiono już słupy wysokiego napięcia do zasilania tej linii tramwajowej. Samolot najpierw uderzył w ziemię w okolicy dzisiejszej stacji benzynowej. Odbił się i gdy wzlatywał, zahaczył o przewody. Na miejscu zginęli dwaj lotnicy. Pilot i strzelec. Radiotelegrafista przeżył upadek. Koledzy z jednostki dowieźli go do szpitala. Jednak jego oparzenia były na tyle poważne, że po kilku godzinach w szpitalu zmarł. Gdy samolot spadł na skrzyżowanie, cała okolica stanęła w płomieniach. Poza załogą zginęło trzech pracowników przedsiębiorstwa robót telekomunikacyjnych i trzech przypadkowych przechodniów. Kilkanaście rannych osób odwieziono do szpitali. Dowództwo Wojsk Lotniczych powołało specjalną komisję, żeby wyjaśnić przyczyny tej katastrofy. Jednak w tym wypadku słowo wyjaśnić trzeba rozumieć opacznie. W pięcioosobowej komisji był tylko jeden Polak. Reszta to oficerowie radzieccy. Kierował nią Iwan Turkiel, ówczesny dowódca polskich sił lotniczych. Komisja już w ciągu 3 dni ustaliła dokładne przyczyny katastrofy. Niepodważalne w jej ustaleniach było to, że samolot wystartował z ławicy do lotu ćwiczebnego. Miał zrobić taki prostokąt mniej więcej w powietrzu i wylądować na ławicy i w czasie, gdy robił ten ostatnią część lotu, wtedy doszło do tej awarii właśnie i nie potrafił wylądować i tak doszło do katastrofy. Dzisiaj trudno określić dokładne miejsce, gdzie spadły poszczególne części samolotu. Tak, normalnie przy badaniu katastrof no to się to bardzo dokładnie rozpisuje, określa się właśnie w szczegółach, jak to nastąpiło, a tam to zrobiono bardzo pobieżnie, ogólnie. Chodziło tylko, pilot popełnił błąd i koniec tam. Świadkowie tych wydarzeń pamiętają je zupełnie inaczej niż przedstawiła to komisja. Według dzisiejszych standardów niewyobrażalne jest, żeby ich chociaż nie przesłuchano. A mieli ciekawe rzeczy do powiedzenia. Ich zdaniem, gdy nastąpiła awaria silnika, pilot szukał miejsca do lądowania, m.in. na Łęgach Dębińskich. Chłopcy, którzy grali w piłkę, odnieśli takie wrażenie, że chciał tam wylądować, ale zobaczył, że tam dzieci właśnie grają. I wtedy zmienił jeszcze tor lotu. Zbyt wiele jednak nie mógł zrobić. Tracił wysokość. Dużo wskazuje na to, że musiało dojść do katastrofy. Że ten samolot miał wadę silników, które uniemożliwiały wykonanie takiego manewru awaryjnego lądowania. Wersję o wadzie silników może potwierdzać rozkaz wydany przez generała Turkiela 4 dni po katastrofie. Nakazał on dokładną kontrolę wszystkich silników samolotów PE-2. Po tym rozkazie 7 silników wymieniono, a 4 naprawiono bez zdejmowania ze skrzydeł. Prawie w centrum Poznania spadł bombowiec radzieckiej produkcji. Zginęli piloci i przypadkowi przechodnie. Komisja, która badała katastrofę, pośpiesznie obciążyła odpowiedzialnością pilota. Prawdopodobnie po to, by nie podważać zaufania do radzieckiej techniki. Zaraz po katastrofie teren otoczył kordon milicji. Szpaler funkcjonariuszy widać na niektórych fotografiach. To był pierwszy element operacji wyciszenia tej katastrofy. Wszystkie media były podporządkowane władzy. Jeśli sprawa nie trafiła do mediów, no to uznawano, że jest to sprawa, o której nie można mówić. Jeśli cały ten teren był otoczony, nie dopuszczano tam ludzi, no to znaczyło, że władza nie chce tej sprawy ujawniać. Na miejscu wypadku zatrzymano też studenta szkoły inżynierskiej, który przypadkiem miał przy sobie aparat i zaczął robić zdjęcia. Film został skonfiskowany i te zdjęcia nie ujrzały nigdy światła dziennego. Podstawowe jednak było to, że gazety nie napisały o tym ani słowem. Dzień po katastrofie na pierwszej stronie Gazety Poznańskiej można było przeczytać o postępach w przemyśle i rolnictwie. Jedyne źródła o takich wydarzeniach to wewnętrzne informacje dla partyjnych towarzyszy. Dopiero w XXI wieku trafił na nie historyk Instytutu Pamięci Narodowej Przemysław Zwiernik. Ja prowadziłem kwerendę w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Przeglądałem akta PZPR zarówno Komitetu Miejskiego, jak i Komitetu Wojewódzkiego. Ale te informacje nie wyszły poza partyjne gabinety.
O katastrofie w latach 50. pozostały więc tylko plotki. Mówiono, że zginęli jacyś rosyjscy oficerowie, że zginęło dziecko, ale zbyt długo tego nie opowiadano. Zastraszenie społeczeństwa, które powodowało, że nawet plotka, która była też jakąś formą informacji, miała ograniczony zasięg. Stalinizm był w rozkwicie po prostu. Wtedy ludzie znikali z ulic, aresztowania po prostu były na porządku dziennym. Nic więc dziwnego, że ofiary katastrofy nie doczekały się żadnego pomnika. Upamiętniono je tylko konspiracyjnie. W płytę chodnikową, niedaleko miejsca, gdzie samolot pierwszy raz uderzył o ziemię, ktoś wmontował szachownicę. Nie wiadomo przez kogo zrobione. Nie udało mi się ustalić, kto tą szachownicę umieścił tam. Kilkanaście lat po katastrofie, niedaleko jej miejsca, stanął taki samolot. Nie był to jednak pomnik ofiar katastrofy, lecz militarystyczna ozdoba skweru, jakich w owym czasie bardzo dużo stawiano w polskich miastach. Ten samolot też miał swoją ciekawą historię. Początkowo był zwrócony dziobem w kierunku ziemi, co mogło sugerować, że za chwilę się roztrzaska. Czytelnicy Gazety Wyborczej, którzy nadsyłali swoje zdjęcia z czasów PRL-u do redakcji, zwrócili uwagę, że w latach 70. samolot miał już dziób wzniesiony do góry. W 1994 roku również ten samolot zniknął ze skweru. Nadgryzł go ząb czasu i metalowe części stanowiły zagrożenie dla przechodniów. Dopiero gdy Przemysław Zwiernik znalazł notatkę dla Komitetu Wojewódzkiego PZPR, a Krzysztof Kaźmierczak dotarł do świadków, sprawa katastrofy została dokładnie opisana. I w 2008 roku na skwerze stanął ten głaz. Przez 55 lat nie było oficjalnego śladu po tej katastrofie. Stalinowska kurtyna milczenia działała nawet po upadku komunizmu. Thank you.